sobotę 22 czerwca sołectwo Naguszewo-Groszki zorganizowało uroczystości upamiętniające przeprowadzenie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Mieszkańcy miejscowości Groszki opowiedzieli się wtedy za przyłączeniem do Polski. W tym roku od tamtych wydarzeń mija 99 lat. Obchodzimy dzisiaj 99. rocznicę plebiscytu na Warmii i Mazurach. Jest to ważne wydarzenie nie tylko dla naszych mieszkańców, ale myślę, że dla całej naszej gminy i całego społeczeństwa. Dziękuję za mieszkańcom, za tak liczne przybycie, za organizację takiego wydarzenia. Pomogli mi we wszystkim, mogłem na nich liczyć. Dziękuję panu wójtowi oraz pracownikom urzędu, że również pomogli nam, żeby zorganizować takie wydarzenie. Co? Spotykamy się za rok na 100. rocznicę. Myślę, że będzie z wielką pompą. Zapraszam wszystkich. Nawet całą Polskę. Uroczystość jest jak co roku piękna. Jest bardzo ważna, dlatego że to jest upamiętnienie plebiscytu, gdzie grupa właściwie niecałych 100 obywateli polskich zadecydowała o tym, że Groszki zostały przyłączone do Polski. Za rok będziemy mieć już 100. rocznicę, więc myślę, że te wszystkie uroczystości będą naprawdę huczne i pokaże się wszystkim, że będą one warte tej pięknej rocznicy. Uroczystość jest piękna, szczególnie, że jest przygotowana przez obywateli Groszek, bo to jest inicjatywa oddolna. Sołtys razem ze swoimi mieszkańcami przygotowali to wszystko naprawdę bardzo dobrze, bo i miejsca, które są przystosowane do ładnej pogody, miejsca, gdzie w razie gdyby nawet deszcz padał, to też jest odpowiednio przygotowane. Biorą w tym udział wszyscy mieszkańcy, łącznie z dziećmi szkolnymi, które przygotowały naprawdę piękny repertuar i zespół, który osób starszych, seniorów, którzy też przygotowali piękne piosenki. Wszyscy się ładnie bawią. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Groszkach na Głuszewie, aby czcić rocznicę plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. W 1920 roku miał miejsce plebiscyt, w którym żeśmy jako Polacy totalnie przegrali, ale były wyjątkowe miejscowości, tak jak Groszki, w których Polacy wygrali to zdecydowanie. Raptem 5 czy 6 osób nie głosowało za Polską, reszta głosowali za Polską. Wielki sukces społeczności polskiej. No i mieszkańcy, pamiętając te wydarzenia z 2020 roku, rozpoczęli kultywowanie tychże wydarzeń z 1920 roku, żeby wspominać tych ludzi, którzy przyczynili się do takiego rozstrzygnięcia tego plebiscytu na Warmii i Mazurach. Docenić jednocześnie tych, którzy są ich potomkami i że mają tak chlubną przeszłość, żeby mieć powód do dumy. Dla zachowania tożsamości danego narodu, danego społeczeństwa, budowania takich małych ojczyzn, jak i budowania takich postaw patriotycznych, to jest niezwykle ważna rzecz, żebyśmy takie rzeczy robili, obchodzili. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne obchody. 100. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu będzie z pewnością wyjątkową i niezapomnianą uroczystością.